Skandal w tańcu z gwiazdami Kamil Baleją zaatakowany przez widzów. Kamil Baleją, znany dziennikarz radiowy, musiał niespodziewanie pożegnać się z programem Tańca z Gwiazdami w niedzielnym odcinku, co wywołało burzę komentarzy w mediach społecznościowych. Pomimo licznych pozytywnych recenzji dotyczących tegorocznej edycji, decyzja o wyeliminowaniu Balei spotkała się z dezaprobatą widzów. Wiele osób wyraziło oburzenie, że Kamil nie mógł dokończyć swoich podziękowań z powodu nagłego rozpoczęcia muzyki i wyświetlenia napisów końcowych. Internauci skrytykowali stację za brak szacunku wobec uczestnika, wyrażając zdanie, że przerywanie wypowiedzi muzyką było nieodpowiednie i żałosne. Emocje wokół tej sytuacji są nadal gorące. A wiele osób wyraża swoje niezadowolenie z działania produkcji programu Kropka reakcja widzów na sposób, w jaki Kamil Baleją został pożegnany z programem, wywołała lawinę dyskusji na temat etyki telewizyjnej i szacunku dla uczestników. Niektórzy sugerują, że nagłe przerwanie wypowiedzi uczestnika może zaszkodzić reputacji programu i budzić wątpliwości co do jego uczciwości. Wielu internautów apeluje o bardziej wyważone podejście do prowadzenia programu i zwraca uwagę na konieczność szacunku dla wszystkich jego uczestników, niezależnie od wyników ocen jury czy decyzji produkcyjnych. To zdarzenie rzuca nowe światło na dyskusję na temat standardów w telewizji rozrywkowej i roli, jaką powinny pełnić programy tego typu w społeczeństwie. Ponadto, wiele osób krytykuje także nadmierną ilość reklam, która często przerywa płynność programu i ogranicza czas na treści merytoryczne. Wielogodzinne emisje programów telewizyjnych mogą być uciążliwe dla widzów, szczególnie gdy reklamy są umieszczane w strategicznych momentach, takich jak pożegnanie uczestnika. Te opinie podnoszą kwestię balansu między komercyjnymi interesami a jakością doświadczenia oglądających, co stanowi istotną kwestię w dyskusji na temat standardów etycznych i redakcyjnych w telewizji rozrywkowej.